Piękny zachód słońca. Już ostatni w tej miejscowości. Jutro jedziemy do... Jedziemy. Płyniemy. W miejscowości Nonguay. Jakoś tak. Łódeczką godzinkę. 17 km stąd. Też podobno pięknie. Niesamowity, co? Siemanko, cześć. Jesteśmy w laotańskiej miejscowości Muang Noi. To jest 17 km na północ od poprzedniej miejscowości Nong Kiev. Sorry, te nazwy są dosyć ciężkie do wymówienia. Jest to nasz drugi dzień i prawdopodobnie ostatni, no bo to jest taka wiocha zabita dechami. Jest jedna ulica tutaj, można pójść sobie trochę w głąb, zobaczyć już takie naprawdę bardzo dzikie tereny. No ale my trochę nie mamy czasu, musimy powoli się zbierać z Laosu, więc jeszcze dzisiaj sobie pójdziemy, może wam pokażę punkt widokowy. No zobaczcie, jak to wygląda. Tu jest rzeczka. Mieszkamy tam, w tym bungalowku. Ta miejscowość jeszcze jakiś czas temu była bardzo dzika. Teraz już no, zorientowali się, że turyści chcą tu przyjeżdżać, przypływać właściwie, bo tutaj nie ma drogi. Tutaj jedyna, jaką ma się możliwość, żeby dotrzeć, jest po prostu przypłynięcie rzeką. No i wybudowano już trochę bungalowów, wybudowano już trochę guest house'ów, jest kilka restauracji, ale z bardzo dobrą kuchnią, jedzeniem, bo już zdążyłem się zorientować. Co można tutaj robić? No właściwie oprócz niewiele. Można wykupić sobie na przykład wycieczkę kajakami, można pójść sobie na trekking, można pójść na trzy punkty widokowe, które się tutaj znajdują. Jeden jest podobno bardzo wysoko i ciężko tam do niego wejść, dlatego ten ominiemy, my sobie pójdziemy na ten trochę łatwiejszy. No i tak jak wspomniałem, jeszcze za jakieś półtora kilometra, nie, półtorej godziny stąd drogi jest kilka jakichś takich małych wioseczek, można zobaczyć, jak żyją Laotanie, Laotańczycy w takiej prawdziwej laotańskiej wsi. Dobra, dzięki i chodźcie, zobaczymy, pokażę wam trochę Muang Noi, czyli jest właściwie jedną ulicę. Jest jeszcze jakaś świątynia kawałek dalej, no i punkt widokowy gdzieś tam. Zapraszam do zwiedzania. Akurat dzisiaj pogoda jest taka sobie. Zachmurzyło się. No nic. Bywaj tak. To jest w jakiś sposób się tutaj przypływa. To jest... Tam można zobaczyć... port. Nie za duży, ha? To jest ta główna droga, o której mówiłem w tej wsi. Jeśli przejdziemy, to wam pokażę restauracyjki. No biednie, no nie ma za wiele rzeczy tutaj. Oprócz guest house'u. Ja nie jestem pewien,
czy właścicielami tych guesthouse'ów, które tutaj są, są Laotańczycy. Nie wiem, sprawdzić. Ten viewpoint, który idziemy teraz zobaczyć, to jest zupełnie inny kaliber, dużo mniejszy niż ten poprzedni, który już widzieliście, dlatego po prostu za dnia sobie tam pójdziemy. 15 minut podejścia jest, z tego co mi wiadomo. I po drodze jeszcze jakaś jaskinia. Jakiś pies się z nami przypołętał, chyba chce pójść z nami. Pokazać okolice. No dobra, wspinamy się. Jeżeli chodzi o tego typu ścieżynki, to bardzo... Poczekajcie, trochę za ciemno. To bardzo polecam aplikację Maps.me. Bo na Google Mapsach, no jeżeli macie rzeczywiście internet, tego typu ścieżki zazwyczaj nie są zaznaczone. A Maps.me jako taka aplikacja, która korzysta z open source'owych źródeł, jeśli chodzi o mapy, bardzo często jest aktualizowana przez, no, przez takich ludzi, którzy chodzą po tych miejscach. Więc macie dokładnie wyznaczoną ścieżkę, jak gdzie dojść, gdzie się kupuje bilety. Przydatna sprawa. Widzimy się na górze, albo w jaskini, bo najpierw jest jaskini. To jest ta jaskinia. No, trzeba przyznać, że nie jest jakaś super okazała. Zobaczmy, co się dzieje w środku. Pieseł, weź przesuń dupę. Skorpiony. Na razie. Ja tam dalej chyba sporo jest tych rzeczy. Z latareczką byłoby spoko, co? Byśmy trochę przeoczyli ten fakt. Ja nie wiedziałem, że tak można się po prostu do niej władować. Jeszcze nie mogę dojść dalej. Ale powiedział, że jestem nie, no i nie wchodził. Nie powiedział, że jest. Potem znowu można iść. A, aż tak dalej się nie dobra, co tam ty jest? No przesiewajesz? Najlepsze, że pies na mnie przyszedł. Mam nadzieję, że też wyjdzie. Wyjdzie, ja myślę, że ty nie zrobisz. Chodź. Nie no, jaskinia całkiem fajna. Pamiętajcie, jakbyście się kiedyś tutaj wybierali, żeby wziąć ze sobą latarkę. A z telefonu wystarczy. No ale z większą by było chyba lepiej. No i teraz do punktu widokowego. Wejście tutaj powinno kosztować 10 tysięcy kipów, czyli jakieś 4,50. No ale nie wiem, nie było nikogo tam, gdzie można kupić te bilety, więc po prostu sobie weszliśmy na nielegal. Widzicie to? Pies po drabinie za Iwania. Idę do ciebie, pies. Jest w lepszej formie niż my. No. No jeszcze mi się pobroważenie wzięło. A tego mniejszego, ciemnego bym sobie trzasnął tutaj. Dotarliśmy. Najśmieszniejsze jest to, że przyszedł z nami tutaj pies. Patrzcie na nas, spoceni.
A, no, też chyba też się jest spić. Co tam, piesek? Nalałbym ci wody. Sprawowałeś. Tylko nie mam w co ci nalać wody, mistrzu. Niezły widoczek, gdzieś w takie 15-20 minut. Ale podejście wcale nie jest takie łatwe. Trzeba trochę po drabinach pochodzić, trochę po skałach. Czekajcie, może psu dam pić. Użyję tego. Mam pokrowiec na okulary. Nie no, kurde, nie wiem czy to jest dobry pomysł. Zobacz. Pieseł, chcesz pić? Chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Pieseł, chodź. Chodź, chodź masz, chodź masz. Chodź, napijesz się wody. Piesek, chodź. Już? Ci starczy? Chyba starczy. Ale strzelam. Napoiłem pieska. Dobry uczynek. Może zejdzie sobie. Jakoś tam. W pokrowcu na okulary. Ale co? Co inżynier, to inżynier. Dobra, chwilę sobie jeszcze tu posiedzimy i lecimy na dół. O, ale się ze mnie leje. Gorąco. Najgorsza pora jest, która? 13, czyli 13, 14 to jest najgorętsza. Najgorętsze godziny. Mimo, że dzisiaj nie ma aż takiego super słońca. Ale ciężko właśnie. Mniej więcej jak ruszaliśmy. A tam jest... To jest ta rzeczka, którą się tutaj płynie w miejscowości Nongkiaw. A to jest miejscowość Mungnoi. Jakoś tak. Ciężko wymówić niektóre wyrazy. Dobra, my też się napoimy i spadamy. Ale już zobaczymy się na dole, bo schowam kamerę. Trzymajcie się. Cześć.